Wtorek, 9 marzec 2021 roku. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po półtora tygodniowej przerwie w nagrywaniu. Ze względu oczywiście, ta przerwa wynikła ze względu na pracę, jaką wykonuję. No niestety, w moim przypadku bywa tak, że czasami po prostu mam dużo czasu dla siebie, bo mało pracuję. I to się tak przeplata potem, że jest tak, że bardzo dużo pracuję i nie mam w ogóle czasu dla siebie. Poza tym, szczerze mówiąc, to też chciałem sobie troszkę odpocząć z tymi nagraniami, dlatego że uważam, że to, co miałem powiedzieć, to w swoich nagraniach powiedziałem. Nie chcę się powtarzać tak jak inni i wałkować w koło Macieja to samo. Nie chcę nikogo też w moich nagraniach, już to powiedziałem kilkanaście razy, że nie mam zamiaru nikogo do niczego przekonywać. Tak jak Jezus Chrystus też głosił, nikogo na siłę nie przekonywując do tego, co głosił, prawda? Pojawiali się jacyś uczniowie, którzy przychodzili, odchodzili, Jezus nikogo nie zatrzymywał i nie przekonywał do swoich nauk. Ja tak samo nie mam zamiaru nikogo przekonywać do moich racji. Tak jak powiedziałem, w moich nagraniach po prostu dzielę się moimi spostrzeżeniami i moim zrozumieniem, jeśli chodzi na przykład o religię Kościoła rzymskokatolickiego. No i właśnie chciałem sobie tak, widząc, że teraz troszeczkę mam dużo pracy, więc nawet byłem z tego zadowolony, że sobie troszkę odpocznę od tych nagrań. Ale oczywiście czasami są takie momenty, że człowiek się zastanawia, bo nawet jeśli mam, powiedzmy, 150 subskrypcji i wyświetleń raz mniej, raz więcej niż subskrybentów, to to jest naprawdę bardzo malutko. I czasami człowiek się tak zastanawia, czy rzeczywiście jest jakiś sens tych moich nagrań, które robię. Człowiek tak czasami się zastanawia, że no praktycznie te nagrania są prawie niedostrzegalne dla nikogo, że praca jest po prostu jakby pozbawiona jakiegoś sensu. I potem właśnie pojawia się taki komentarz, na przykład, który daje dużo radości, który daje do zrozumienia, że tak naprawdę no, to nie jest tak jak natłok takich, powiedzmy, złych myśli napływa, że, tak, że to nie jest tak do końca, że to, co robię, to jest przez nikogo niedostrzegalne i obojętne dla ludzi. Nie. I przykładem tego właśnie jest na przykład komentarz, który się pojawił wczoraj pod moim nagraniem sprzed ponad dwóch tygodni, jak czytać Pismo Święte. Komentatorka Zofia Sikorska napisała bardzo króciutko, ale bardzo pięknie, takie oto słowa skierowane do mnie. Niech Cię Bóg błogosławi w swojej misji. Pozdrawiam. No oczywiście z tą misją to jest dużo powiedziane, ale oczywiście dziękuję za te naprawdę bardzo miłe słowa, bo to wtedy tak bardziej mi potwierdza to, co jest napisane w Ewangeliach, prawda, gdzie czytamy, że dobry pasterz, którym jest Jezus Chrystus, kiedy na 100 owiec widzi, że ma tylko 99 i jedna gdzieś mu się zagubiła, zostawia te 99 i podąża za tą jedną zagubioną owcą. Dlatego w moim przypadku też, jeśli na przykład tam jest 100 wyświetleń i nie ma żadnego komentarza, albo nawet niechby było 99 komentarzy, nawet jakichś krytycznych, ale pojawi się taki jeden komentarz właśnie jak ten Zofii, no to po prostu serce się raduje, że no nie jest tak jak człowiek po prostu czasami negatywnie myśli. I teraz, tak jak mówiłem wcześniej, chciałem sobie zrobić taką przerwę, ale dzięki temu komentarzowi robię to nagranie, bo cieszy mnie to, że jednakże są osoby,
obudzone i ja miałem taki punkt widzenia, że przeważnie osoby obudzone to są mężczyźni, jednakże widzę, że też wśród płci żeńskiej jest też dużo przebudzonych ludzi. I tak na przykład chciałbym przeczytać komentarz pod nagraniem, w którym występuje ksiądz Dominik Chmielewski. Nagranie się nazywa Sztuki walki, joga, Maryja, kapłaństwo. Nagranie jest dosyć krótkie, 30 minut. Kto chce, to może sobie posłuchać, co tam właśnie, nie wiem, czy będzie widać, ksiądz Dominik Chmielewski mówi. Tak wygląda to nagranie. Tak, no, kiepsko na tej kamerze widać, ale w każdym razie ja przeczytam tytuł, bo wy w drugą stronę widzicie. Czyli kapłaństwo, pod spodem sztuki walki, pod spodem joga i pod spodem Matka Boża. I teraz tak, tutaj pewna komentatorka, która nazywa się Anna Małgorzata, będzie po prostu komentowała z pewnym księdzem i dlatego chciałbym to przeczytać, że są osoby, które jednakże nie dają się omamić i tak łatwo zbałamucić, prawda? Pod tym nagraniem Anna Małgorzata pisze tak. Gdzie w Biblii jest jakikolwiek cytat wyrażający teorię, że kiedy Duch Święty widzi kogoś przygotowanego przez Maryję, to wchodzi do niego i go całkowicie wypełnia? Żal mi, że młodzi bystrzy i naprawdę oddani młodzi mężczyźni o czystych sercach tak dają się wymanewrować ideologią kultu zmarłych, a Maryja jest osobą, która zasnęła, czyli zmarła i czeka na zmartwychwzbudzenie przy ponownym przyjściu Pana Jezusa. W tej całej omówionej tu przez księdza koncepcji Maryja jest ponad nawet Trójcą Świętą, jest nawet atmosferą, a nie tylko najpiękniejszą kobietą. I jest ponad wszystkim, ogarnia nas wszystkich, a Trójca Święta jest zamknięta w naszych sercach. W którym miejscu jest to chociażby w jakimś procencie biblijne? Bóg w całym tekście Biblii stanowczo protestuje przeciwko jakimkolwiek koncepcjom oddawania czci komukolwiek poza Nim samym. Jezus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy ludzką naturą a Bogiem. On sam, Bóg, Syn, Duch. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to, jak wykorzystujemy nasz czas i rozum. To my mamy obowiązek zapoznawania się z Jego Słowem bez pośrednictwa jakichkolwiek ojców Kościoła, znanych i mniej znanych osób, filozofów i kogokolwiek innego. Proszę, niech ksiądz czyta Biblię bez wcześniejszych uprzedzeń i wydumanych teorii w pamięci. Niech się ksiądz da prowadzić Słowu. Tylko ono ma moc przetransformować człowieka i dać mu nowe serce, pozwolić mu się na nowo narodzić. Odnośnie końca świata, to nas, chrześcijan, obowiązuje jedyna i prawdziwa wersja z Księgi Objawienia, wraz z innymi o tym wspominającymi i nie ma mowy o tym, że jakiś tak zwany duch objawia nam cokolwiek nowego. Zaiste ja, Pan, się nie zmieniam. Malachiasza 3:6. Niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie przeminą. Łukasza 21:33.
Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazania Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji i znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Marka, 7 rozdział, werset od 7 do 8 i 13. Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. Nie dodawać nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Przysłów Salomona, 30 rozdział, werset 5, 6. I tu mamy odpowiedź od ksiądz Tomasz Ludwicki. Anna Straszewska. Biblijny dowód na przychodzenie Ducha Świętego do osób przygotowanych przez Maryję to pięćdziesiątnica. Proszę sprawdzić w Dziejach Apostolskich, kto był w wieczerniku i czekał na zesłanie Ducha. Kult maryjny jest wolą samego Jezusa, który pod krzyżem uczynił Maryję matką Kościoła. Testament z krzyża, słowa Pana Jezusa do świętego Jana. Od początku Kościół rozumiał, to jest stary chwyt z tymi słowami, słuchajcie tego. Od początku Kościół rozumiał w taki sposób słowa Pana Jezusa, ale reformacja w XVI wieku Maryję nie... To są trzy kropki, potem pisze tak. Maryję nie otaczamy kultem boskim, ale głębokim szacunkiem wynikającym z czwartego przykazania dekalogu. No i tutaj pisze Anna Małgorzata. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Znam taką interpretację, ale nie jest ona według mnie spójna z wieloma innymi tekstami w Biblii, które wyraźnie nam mówią, że Maryja, tak samo jak my wszyscy, była człowiekiem, potrzebowała zbawienia. Łukasza 1,47. A tym samym podlegała ludzkiej śmierci, czy jak podaje święty Paweł, zaśnięciu. I oczekuje na zmartwychwstanie. A jeśli tak, to nie wolno nam do niej się modlić, oddawać pokłonów jej figurom itd. Sam fakt, że na przykład w Polsce mamy przeważającą liczbę sanktuariów poświęconych Maryi przy porównywalnie niewielkiej liczbie kościołów poświęconych imieniu Pana Jezusa. To dowodzi o jawnej nadinterpretacji Biblii. Bóg wyraźnie i wielokrotnie zakazuje kontaktów z umarłymi, a o ile wiem, tak zwane maryjne dogmaty Kościoła katolickiego są niebiblijne. A jeśli się mylę, czy mógłby ksiądz wskazać mi miejsca w Słowie Bożym, które wspierają teorię wyżej wymienionych dogmatów? Jestem wdzięczna za odpowiedź. Nie spodziewałam się jej, więc tym bardziej dziękuję, że poświęca ksiądz czas na moje pytania. Czy jeśli to możliwe, moglibyśmy podyskutować o pewnych kwestiach w e-mailu? Nie chciałabym robić tego publicznie, a mam wiele wątpliwości i pytań. Tak się składa, że tu, w Irlandii, nie mam komu zadać takich pytań i dlatego szukam online. Pozdrawiam serdecznie, z Bogiem. I ksiądz odpisuje. Ksiądz Tomasz Ludwicki. Muszę wejść na nick, bo pisze SHR, o co mu chodzi? Bo ksiądz Tomasz Ludwicki, SCHR. Dobrze. I ksiądz odpisuje tak. To oczywiście jest 5 lat temu prowadzona dyskusja. 5 lat temu. Anna Straszewska. Biblijne źródła dogmatów maryjnych. Niepokalane poczęcie, słowa anioła do Maryi podczas zwiastowania. Boże macierzyństwo, matka mojego Pana, słowa Elżbiety do Maryi przy nawiedzeniu. Dziewicze poczęcie, słowa Maryi przy zwiastowaniu i reakcja Józefa.
No i Anna Małgorzata pisze: Ksiądz Tomasz Ludwicki. Pozwolę sobie na komentarz tych kilku odniesień z księdza odpowiedzi. Wyliczę dogmaty, żeby uporządkować tę wypowiedź i o Bożym Macierzyństwie Maryi, i o Maryi Zawsze Dziewicy, i o niepokalanym poczęciu Maryi, i o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Słowa anioła do Maryi podczas zwiastowania: Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Wątpliwa to podstawa do któregokolwiek z wyżej wymienionych dogmatów, szczególnie, że anioł Pana podobne słowa wyrzekł do Jael, Księga Sędziów 5:24. Błogosławiona niech będzie ponad inne kobiety Jael, z żona Hebera. Najwyraźniej zwrot ten nie jest zarezerwowany tylko dla jednej Maryi. Notabene, poznając trochę pismo, znajdziemy wiele podobnych zwrotów, zarówno w odniesieniu do mężczyzn, jak i kobiet. Matka mojego Pana. Słowa Elżbiety do Marii oczywiście dokumentują fakt, że Jezus, którego nosi Maryja w łonie, jest obiecanym Mesjaszem. Ale jak wiemy, Jezus rodzi się w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Jest to tajemnica, która stwarza pewien kłopot w nazewnictwie. Bądźmy jednak logiczni. Maria jest matką Jezusa, człowieka. Nie może być matką Boga, ponieważ Bóg nie ma matki, nie ma też ani początku, ani końca, a matka jest początkiem dziecka. Nie ma więc podstawy do dogmatu o Bożym Macierzyństwie. Przy okazji wizyty u ciężarnej Elżbiety Maria wypowiada słowa: I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Czym wyraźnie przyznaje, że jest grzeszna, że potrzebuje zbawienia. Nie jest więc pozbawiona tak zwanego grzechu pierworodnego. Termin ten zresztą jest zupełnie nieobecny w Biblii. Nie ma także grzechów lekkich czy ciężkich. Biblia wyraźnie mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. I kto by przekroczył jedno przykazanie, jest winien przekroczenia wszystkich. Grzech to grzech. Każdy jest śmiertelny. Ksiądz mówi o dziewiczym poczęciu, ale to nie jest treścią dogmatu. Dogmat podnosi, że to Maryja pozostała dziewicą, a jak dowiadujemy się z Ewangelii, Jezus był pierwszym jej dzieckiem, oczywiście poczętym z ducha i w dziewictwie, ale nie był ostatnim. Dowody są w samej treści Ewangelii o Józefie. Nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna. Jeśli dopóki, to oznacza, że po tym czasie oczywiście żyli jak mąż z żoną i mieli dzieci, ponieważ mowa jest na przykład o braciach Jezusa. Użyte są w treści Ewangelii określenia w języku greckim adelfos, rodzony brat, a nie, jak niektórzy twierdzą, kuzyn. I tu jest greckie kochanepis. Pozostaje oczywiście nieudokumentowany ostatni dogmat o wniebowzięciu. Nie odniósł się ksiądz do niego, więc rozumiem, że jest niebiblijny, prawda? Jeśli chodzi o księdza wypowiedź, biblijny dowód na przychodzenie Ducha Świętego do osób przygotowanych przez Maryję to pięćdziesiątnica. Proszę sprawdzić w Dziejach Apostolskich, kto był w wieczerniku i czekał na zesłanie Ducha. Jest to nadużycie intelektualne. Zacytuję słowa z Biblii, które w Dziejach Apostolskich właśnie wspominają Marię. Wymienieni są apostołowie, a potem następnie takie zdanie. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa i braćmi Jego. Nie dotyczy to jeszcze dnia zesłania Ducha Świętego. Natomiast w tymże dniu nie ma już słowa o Marii, a jedynie, gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Gdzie tu jest jakaś podstawa do kultu maryjnego?
Równie dobrze można by pokusić się o stwierdzenie, że trzeba ogłosić kult wszystkich tych zgromadzonych lub na przykład samych braci Jezusa. Tłumaczenie takie zdradza paralogikę. Nie ma w ogóle związku z zadanym pytaniem. Jest tylko jakąś formułką, którą wielu księży wiecznie powtarza, nie wiedząc czemu, ponieważ uzasadnienia w tekście samej Biblii nie ma. Moment, w którym Jezus prosi Jana, jedynego, który spośród jego uczniów był wówczas pod krzyżem, o to, by zaopiekował się jego matką, nie jest także żadnym dowodem na to, że mamy czcić tę kobietę, uważając ją za pośredniczkę w zbawieniu, uzdrowicielkę itd. Wielokrotnie spotyka się w wypowiedzi biskupów czy papieży, że Maria jest pośredniczką w zbawieniu, ma moc uzdrawiania, są do tego odpowiednie modlitwy w katechizmie, a wiemy, że jedynym pośrednikiem jest Jezus i nie ma innego. I tu chyba już ksiądz dostał po łbie i więcej już nie pisze. Pisze natomiast pewna Elizabeth Spence. Aż nie mogłam tych bredni do końca zdzierżyć. Szatan cytujący Biblię i operujący argumentami pseudonaukowymi, znamy to skądś, prawda? Takie właśnie duszyczki zapamiętane w sobie najbardziej potrzebują maryjnego płaszcza. Tak ironicznie. I teraz tak. Zobaczmy, co tu jeszcze jest, jakiś ciekawy komentarz w odniesieniu tego, co napisała. No posłuchajmy, co pisze tutaj jakiś katolik, tak? A, skąd znam ten 447, nie tylko dupa mnie boli. Nie wiem, czy Uchojeckiego też nie komentował. Ciężko będzie Pani zrozumieć kult maryjny, odrzucając 20 wieków tradycji Kościoła. Biblia nie spadła z nieba w XV wieku wraz z herezjami Lutra, którego Pani zapewne nie zna, bo gdyby Pani poznała jego filozofię, odrzuciłaby Pani wszystko, co dalej spadło z tego drzewa. Bo przecież złe drzewo nie może zrodzić dobrych owoców. Nowy Testament został zakończony przez świętego Jana. Jego Ewangelia, listy oraz dzieje to już historia Kościoła wraz z początkami teologii, napisana długo po spisaniu Ewangelii synoptycznych. W epilogu zawiera konkretne słowa, że objawienie na tym się kończy, Jana 20:30, i że w Ewangelii spisane zostały tylko te rzeczy, które nam są potrzebne do zbawienia, a także, że Ewangelia jest prawdziwa. To się już sam gościu zaklinował, bo skoro pisze tak, że tutaj objawienie na tym się kończy i że w Ewangelii spisane zostały tylko te rzeczy, które nam są potrzebne do zbawienia. No właśnie. Więc to, co jest potrzebne nam do zbawienia, zostało zapisane w Biblii i na temat tych wszystkich dogmatów maryjnych nic nie ma. Najwidoczniej one nie są wcale potrzebne do zbawienia. Najwidoczniej. Z pewnością. Czytam dalej. A to znaczy, że Kościół, który odbierał to dzieło z rąk Jana, znał te nauki i doświadczał działania Ducha Świętego takiego, jakiego uczniowie doświadczali w osobie ich nauczyciela i Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego jest tam zdanie. A wiemy, że świadectwo Jego jest prawdziwe. My tych osób nie znamy, więc nie mamy innego dowodu na to, że są prawdziwe. Jak poprzez dowód empiryczny, czyli trwanie Kościoła przez wieki z całą ciągłością charyzmatu apostolskiego. Dogmaty, które Kościół wypracował przez lata, nie wprowadzały nowych nauk, ale rozstrzygały, które są prawdziwe, a które nie, w momencie, gdy Kościołem targały herezje, jak w przypadku arianizmu. Ustalały jako prawdy wiary te wierzenia, które na przestrzeni lat, a czasami nawet stuleci, były obecne w życiu Kościoła, w kultach i obrzędach i z perspektywy czasu
Widoczne było, iż przynoszą dobry owoc. Kościół był zawsze ostrożny i długo zwlekał, zanim był gotów ogłosić dogmat, gdyż musiał być pewien, że jest to dziełem Ducha Prawdy, który wyjaśnia, poucza oraz przypomina nam prawdę Ewangelii. Zaraz, jeśli był jakiś problem z arianizmem, jacyś heretycy głosili to, co głosili, to trzeba wziąć pod uwagę, że pospólstwo, prości ludzie, prawda, dzisiejsi parafianie, nie mieli do dyspozycji Biblii tak jak dzisiaj, więc nie mogli walczyć z herezjami, prawda? Normalne, że musiał Kościół walczyć, bo właśnie to w Kościele rodziły się herezje i z tymi herezjami musieli sami walczyć. Ludzie sobie tych herezji nie tworzyli i nie wymyślali. To przecież nie ludzie robili jakieś synody, prawda, nie synody, czy inne jakieś takiego rodzaju spotkania biskupów, prawda? I teraz tak. Kult Maryjny był od początku obecny w Kościele. Dobre zdanie. Kult Maryjny był od początku obecny w Kościele. To znaczy dokładnie datę proszę podać. Od kiedy? Podobnie jak kult świętych, którzy jako męczennicy umierali za wiarę, a gdy zmieniał się cesarz na łagodniejszego względem Kościoła, wówczas tych męczenników czczono, a na ich relikwiach budowano kościoły. Oczywiście, że na ich relikwiach, a dokładnie na ich kościach, bo w każdym kościele jest ustawiany ołtarz w takim miejscu, gdzie pod ołtarzem są kości zmarłego. Tak samo jest w Watykanie. Zresztą w ogóle Watykan jest zbudowany na cmentarzu. I teraz tak. Biskupi wówczas bardzo długo przeciw temu protestowali z obawy, że są to zachowania bałwochwalcze. Dopiero widząc owoce tego kultu, mogli stwierdzić, że jest ono zgodne z duchem. A czy jest to biblijne? Oczywiście, że tak. Historia nawrócenia setnika Korneliusza, opowieść historyczna, dokładnie to tłumaczy. Bóg wylewa swego ducha tam, gdzie chce, rozszerzając Kościół Chrystusowy poprzez chrzest, poświęcona przez tych, którym Chrystus dał władzę. Na tych to, co Bóg już oczyścił i widocznie działanie Ducha Świętego. Jest widoczne działanie Ducha Świętego. Odrzucając autorytet urzędu nauczycielskiego Kościoła jako tych, którzy poprzez nakładanie rąk mieli przekazanego Ducha Apostolskiego w ciągłości od pierwszych apostołów, odrzuca Pani A. autorytet Pisma Świętego, B. nakaz Chrystusa, byśmy byli jedno, C. działanie Ducha Świętego, D. rozum. Za to głosi Pani, że to człowiek zakłada swój Kościół, a z prawdziwości nauki Bożej oraz działania Ducha Świętego jest zależne od pobożności człowieka, a nie od Bożej łaski i woli. A w szczególności zarzuca Pani kłamstwo słowom Chrystusa. A w szczególności zarzuca Pani kłamstwo słowom Chrystusa, gdy mówił do swoich uczniów: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Jana 15:16. Najważniejsze jednak, co Pani odrzuca, a co dla Pani jest bardzo zgubne, to sakramenty. Zaprawdę, powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Niech Pani szybko włączy sobie rozum i przeanalizuje, że obiecana przez Chrystusa trwałość, ciągłość Kościoła prowadzona przez Ducha Prawdy ma pokrycie jedynie w Kościele katolickim, który łączy w sobie wszystkie kościoły głoszące tą samą naukę. Kościoły zakładane przez ludzi pod pozorem lepszego niż wszyscy rozumienia Pisma są z definicji obarczone bardzo dużym ryzykiem pychy i nie mają w sobie żadnej gwarancji poprawności głoszonych nauk, mają za to brak sakramentów. No i Anna Małgorzata pisze tak. Bardzo współczuję, tyle wywodów, a prawie w każdym zdaniu ośmieszające jego wytwórcę przemyślenia i kopię. Już po pierwszych słowach Pana, mniejsza o żenujących
o żenującym niku. Dostrzegam fałszywą troskę o mój sposób pojmowania kultu takiego czy owego. Proszę nie odpowiadać na moje pytania wymysłami katolickiej nauki, ponieważ ta jest mi znana i nie cenię jej w żadnym punkcie. Od pierwszych słów, kiedy Kościół katolicki rozpoczyna indoktrynację, znajdujemy fałsz i kłamstwa. Wyrzucone drugie przykazanie, zmienione czwarte przykazanie, tak zwane sakramenty, których nawet wasi teolodzy nie są w stanie w naukowych publikacjach obronić, ponieważ nie mają podstawy biblijnej oraz cała przeinaczona nauka Jezusa, a nawet odrobina kwasu zakwasza cały zaczyn. Parafrazując pismo, które jest i zawsze będzie dla mnie jedynym i ostatecznym autorytetem. No i tutaj przeskoczę szybko, bo tutaj gościu napisał na temat spożywania ciała i krwi, prawda? Więc zobaczmy właśnie przedostatnie nagranie Alberta, gdzie tytuł nagrania jest Tradycja w Słowie Bożym, Kościół Katolicki i Słowo. Znany nam komentator Peter Jurga pisze tak. Czekamy na wykład. Kombo transubstancjacja w Kościele rzymskokatolickim to tradycja. Co to jest kombo transubstancjacja? I teraz tak. W KRK mamy dwie kategorie przeistoczenia, które odbywają się w czasie mszy świętej. Mamy przemianę hostii w ciało dla pospólstwa oraz mamy przemianę hostii w ciało i wina w krew dla imperatora Spiritus. Imperator Spiritus bierze w swe magiczne dłonie tylko kielichy z hostią i winem, które są dla niego. Kielich z hostią dla pospólstwa nie jest wznoszony do nieba w akcie ofiarowania. Hostia Imperatora Spiritus jest większa, jest łamana, a hostia dla pospólstwa nie. Czy kombo transubstancjacja ma miejsce w KRK? Czy hostia dla pospólstwa jest ważna? Czy KRK oferuje zbawienie? Czekamy na wykład. No i tym oto sympatycznym komentarzem Jurgi właśnie skończę to nagranie. Zadajcie sobie właśnie pytanie, dlaczego właśnie kapłan, który składa tą hostię, odmawia tą magiczne tam słowa i zaklęcia, spożywa tą hostię, a wam, jak to się mówi, tam z zaplecza przynosi wam się jakieś inne już gotowe hostie, które w ogóle nie miały tego aktu przemienienia, prawda? I czemu właśnie nie jest podawane wam wino, czyli krew Jezusa Chrystusa? No, spróbujcie sami sobie odpowiedzieć na to pytanie lub zacznijcie szukać odpowiedzi. Czemu księża, kapłani was